Szczęść Boże! Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu zrobiłem filmik dotyczący działania yerba mate na tutaj nasze narządy płciowe, czyli na rozmnażanie, prawda? Chciałbym teraz zrobić kolejny filmik, który tym razem będzie dotyczył mózgu. Zrobiłem research różnych stron internetowych i po prostu tutaj troszkę na ten temat się dowiedziałem. I na przykład na stronie yerbamate.com możemy dowiedzieć się tego, że w Argentynie zrobiono badania, które trwają do dnia dzisiejszego i te badania dotyczą właśnie tutaj działania yerby w przypadku zwalczania bardzo poważnej choroby XX i XXI wieku, czyli Parkinsona. I co się okazuje, że ekstrakt z yerbamate działa lepiej na tutaj powstrzymywanie zwyrodnienia neuronów niż, słuchajcie, powszechnie stosowany lek Trolox właśnie na tą chorobę. Ponadto też zrobiono, słuchajcie, tutaj badanie z ekstraktów, które wypływają jak gdyby z samej yerby, czyli tutaj chodziło o kwas klorogenowy. I również tutaj, słuchajcie, spojrzę sobie w notatki dokładnie, co tutaj jeszcze mamy. I chodziło tutaj o teobrominę, słuchajcie. Zrobiono właśnie tutaj wyciąg z tegoż i również potwierdzono to, że w tym przypadku lepiej działa to na zwalczanie choroby Parkinsona, czyli właśnie tego umierania neuronów, niż lek Trolox. Zresztą nie tylko Parkinsona, ale również i innych chorób tutaj, prawda, które prowadzą do zwyrodnienia, można powiedzieć, tych właśnie organów. Nie wiem w tym przypadku, jakby yerba na przykład działała na Alzheimera czy inne tego typu choroby, ale wydaje mi się, że również mogłaby tutaj pomóc. Co jeszcze? Naukowcy z Brazylii, moi drodzy, odkryli, że yerba mate zwiększa działanie pozytywne szarych komórek. Czyli mamy kolejne działanie. Mamy również to, że yerba mate zawiera witaminy B1 i B9, które skutecznie tutaj działają w przypadku układu nerwowego, prawda? Czyli kolejna tutaj kwestia, tak? Co jeszcze mamy? Mamy na przykład to, że yerba mate ze względu na magnez pozwala nam tutaj na lepszą koncentrację. Co jeszcze? Yerba mate zawiera kofeinę. A kofeina, która inaczej uwalnia się w yerbie niż w kawie, no, pomaga nam tutaj, moi drodzy, po prostu w czymś takim, żeby no, nie spać, prawda, żeby mózg nam dobrze działał i tak dalej. Tym, że ona uwalnia się w ten sposób, że ona idzie ku górze, a nie skokami, tak jak w przypadku kawy. Czy ta energia uwalnia nam się powoli, ale bardzo skutecznie. Ja sam zresztą, na przykład jak nagrywałem filmiki na temat właśnie yerba mate, to zdarzało mi się na przykład nie spać bardzo długo w nocy, bo yerba tak skutecznie działała. Oczywiście nie każda yerba, bo mamy różne yerby, prawda? Mamy na przykład yerby chociażby typu słebe, które no nie działają tak mocno, prawda? No ale mimo wszystko yerba mate tutaj pozwala nam na szybki zastrzyk energii. Tutaj sobie, słuchajcie, spojrzę w notatki, bo je oczywiście robiłem również, prawda, tutaj dla Was. Yerba mate zawiera, słuchajcie, jeszcze właśnie alkaloidy purynowe, które pozwalają tutaj na koncentrację, czyli kolejna sprawa, prawda? Co jeszcze, jeżeli chodzi o yerbę? Spójrzmy jeszcze w notatki. No to teraz, moi drodzy, poprawię oczywiście pamięć również, prawda, to z kolei ze względu na zawartość magnezu. No i jeszcze na koniec warto powiedzieć, jakie yerby, moi drodzy, tutaj działają skuteczniej, na właśnie działanie mózgu. Przede wszystkim zauważmy, że yerby na przykład z dodatkiem takiego ziela jak katława. Katława zresztą, jak wiemy, również pomaga nam na kwestie płciowe, ale właśnie również na mózg, ponieważ tutaj ta katława
pozwala nam na to, żeby krew lepiej krążyła w organizmie, czy również w mózgu. I mamy coś takiego jak Federico Catuaba. Bardzo polecam tą yerbę, słuchajcie. Bardzo dobra, świetna yerba, uważam. Taki, w pewnym sensie nawet sztos bym to określił. Również mamy na przykład Campesino Catuaba. Bardzo dobra yerba, bardzo skuteczna. Mamy też yerbę Silvestre Vitalis z miłorzębem japońskim. Yerba 720 V. Yerba materna puidruida. Prawda? El Pajaro Masculin Limitada. No dużo, słuchajcie, tego jest. Dużo różnych właśnie tego typu skutecznych właśnie na działanie mózgu yerb. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o działanie na mózg, mamy jeszcze Sylwestrę tutaj z dodatkiem miłorzębu, miłorzębu, prawda, to jest Vitalis, prawda? Także tak tutaj, moi drodzy, działa na mózg. Yerba jest bardzo skutecznym, bardzo dobrym napojem działającym na nasze mózgowie. Także Marcin Wiśniarski, a zawsze dobra yerba mate, napój na mózg.